To jest o tyle dla mnie ważna piosenka, właściwie chyba najważniejsza z tej płyty Święci, ponieważ też ten święty jest bliski memu sercu, no i bardzo doświadczony przez swoich współbraci, chciał zreformować zakon karmelitów, a ci jakoś nie bardzo chcieli, więc go uwięzili w klasztorze w Toledo, bili, głodzili, szydzili, straszyli śmiercią. Gdyby nie uciekł stamtąd, to pewnie nie mielibyśmy tych wszystkich jego dzieł, całej koncepcji duchowej drogi na górę Karmel. Ja wcielam się w postać świętego Jana od Krzyża w tej piosence i wychodzę od tego właśnie jego osobistego, dramatycznego doświadczenia uwięzienia w klasztorze w Toledo, a później jakby z tej ciemności więziennej wyłania się droga na górę Karmel, posłuchajcie. Zima w Toledo bywa bardzo sroga, lecz bardziej sroga bywa podłość ludzka. Pod moją celą słyszę ciche słowa, że czeka na mnie tylko ciemna trumna. Do tego jeszcze ta codzienna chłosta i smród i wszy łażące po mej głowie. W ciemności ginie cała moja postać. Gdzie jesteś, gdzie się skryłeś, proszę powiedz. Szukałem cię na zewnątrz, lecz ciebie nie ma tam. W podróż ruszam wewnętrzną, by znaleźć ukryty skarb. Na górę Karmel idę przez noc ciemną, a ciemność gasi pożądania ogień. Moje zmysły nie pragną już niczego, z doczesnych rzeczy nic już nie jest moje. Dalej przede mną tajemnicze schody, mej wiary płomyk drogę mi oświetla. W ciszy grobowej słyszę jakiś skowy, to ma dusza płacze i nie chce przestać. Szukałem cię na zewnątrz, lecz ciebie nie ma tam. W podróż ruszam wewnętrzną, by znaleźć ukryty skarb. Po nocy zmysłów czeka mnie noc ducha, droga jest wąska, bardzo ciasna brama. Rozumu już nie mogę dłużej słuchać, pamięci mojej nie pozwalam kłamać. I gdy już tylko pozostanie wola, i gdy zrozumie, że ma jedno wyjście, twej woli wreszcie się z ufnością podda, w jedności z tobą radość swą wykrzyknie. Żywy płomieniu miłości, od zawsze byłeś tam. W mej duszy najgłębszej istności znalazłem ukryty skarb. Żywy płomieniu miłości, od zawsze byłeś tam. Po naszej stronie. No już powolutku widzę, będziemy kończyć. Do widzenia. Widzę, że pani przyjdzie. No dobra. Widzę, że skończyły wam się pomysły, to chyba nie teraz będzie mój koniec. 21 gramów. Bałtek. Że jak? On czyli ja. O, dobre. A ja już myślałem, że sobie pójdę, zjem coś. Kolega mi wysłał tam do tego chopera, mówię, o kurde, takie dobre jedzenie tam mają. Pytałem nawet, do której mają otwarte, mówiła pani, że nawet do pierwszej. Ale ja jeszcze muszę zadzwonić do hotelu, bo potem nam zamkną hotel i w ogóle nas nie wpuszczą. Mało to ciepła noc jest tak. Ale mamy fajne promenady na Dobrą. To a, dobrze. To jest, ja słyszałem 21 gramów, ja słyszałem co jeszcze? Bałtek. Ekce homo, Bałtyk. Dzięki. Dzięki, tak. Dobra. A i właśnie jest w pokoju. 21 gramów.
jak w końcu się odważyć. Podążyć za sercem, wydzić się marzeń. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić, szczerze zapłakać w radości się zgubić. A gdyby tak w końcu być wolnym jak dziecko, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu pokochać bez granic, życia się nie bać, sukces mieć za nic. Tak znowu dać światu odetchnąć, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy, 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Proszę bardzo. Piosenka, którą napisałem dla kobiety o oczach jak Bałtyk. Zatęsknić do tych mórz, nieskończonych mórz, w których niknie cały strach i głód. Gdzie się płynie, płynie aż po kres, w pełni życia, tam gdzie znika śmierć. Bałtyk, zieleń, zieleń.
Spojrzenie wystarczy, nie chcę wiele. Tylko spójrz, całą sobą spójrz. W głębie serc, w odwłań naszych dusz. I odpłyńmy, odpłyńmy aż po kres. W pełnię życia, tam gdzie znika śmierć. I odpłyńmy, odpłyńmy aż po kres. W pełnię życia, tam gdzie znika śmierć. Śmierć i odpłynąć razem z tobą aż po kres, w pełnię życia, tam gdzie znika śmierć, i odpłynąć razem z tobą aż po kres, w pełnię życia, tam gdzie znika śmierć. I odpłynąć razem z tobą aż po kres, w pełnię życia, tam gdzie znika śmierć. Dzięki. Nie, no to super, kończymy. Nie. Jest piosenka na wyjście. Sami widzieliście. Będzie tak, wziąłem co mi dałeś, wezmę co mi dasz. Za to co było dziękuję, na to co będzie tak. Wziąłem co mi dałeś, wezmę co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech. Za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność, za niewiedzy dar, za świadomości czar. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za pic, za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za pet, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, 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 tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki,
co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Nie zabrałeś bisów na początku, to musisz teraz. Wyciszacie. Koleżanka po prostu nie wiedziała, co robi. Która koleżanka nie wiedziała, co robi? Ktoś krzyknął. Dzięki. A ty się tam chowasz, ty szefie tego miejsca. Tak się chowasz i ja nie wiem, czy ty słuchasz, czy ty po prostu się chowasz. Jestem przed murzem tego miejsca. Bronię. Przed murze rozumiemy. Przed tatarami bronisz, czy przed kimś? Współczesnymi tatarami. Trzy piosenki jeszcze mogę zagrać. Pierścień. Dwie panie pa i jedna pani ta. A taka... W stylu retro. A ja też mogę? No. Bo ja tego świętego Jana od Krzyża, ale... W oryginale, jego tekst, nie mój. Dobrze. No to wychodzą cztery piosenki. O kurde, te bisy z wasze to... Bo pierwsza część bisów, nie? Ja powiem tak, że tak z jednej strony to tak kurde fajnie, nie? Że tak kurde tyle tych, a z drugiej strony tak troszkę to jest wysiłku, nie? Tak. Młody jesteś. Byliśmy na Słuchajcie, ostatnio właśnie moje miasto przyznało mi nagrodę w kategorii moja miasto, w sensie no ja mieszkam już od 25 lat w Warszawie, ale moje rodzinne miasto Olkusz przyznało mi nagrodę. Tam jest co roku wręczana Olkuska Nagroda Artystyczna i dostałem nagrodę, zgadnijcie, w jakiej kategorii? Weterana. Młody twórca. Biorę to w ten sposób, że najlepsze dopiero przede mną. 45 lat młody twórca. No i jest okej. Okay. Wszystko przede mną jeszcze, także słuchajcie, spodziewajcie się kolejnych 11. Dobra, tam dla szefa, dobrze, niech będzie. To jest piosenka, to właśnie tutaj... To jest, jutro będę grał na pewno.